Moim Państwa gościem jest Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, proszę o takie krótkie podsumowanie roku 2020 pod względem inwestycji drogowych. Takie najważniejsze inwestycje, na które warto zwrócić uwagę, o których warto przypomnieć, które udało się zrealizować. Udało się nam zrealizować w ubiegłym roku 12 zadań remontowo-inwestycyjnych o długości blisko 11 km na łączną wartość około 35 milionów. Ważne podkreślenia tutaj jest to, że środki pozyskane zewnętrzne były na poziomie blisko 17 milionów, 13 milionów to wkład własny i około 4,5 miliona to pomoc finansowa z naszych gmin. Najważniejsze to te trzy inwestycje takie kluczowe, to była przebudowa ulicy Czarne w Wiśle, zadanie trudne realizacyjnie, trwało dwa sezony budowlane, rozpoczęliśmy już realizację w 2019 roku i finalizowaliśmy ją w listopadzie 2020. Tutaj było dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja bardzo trudna z uwagi na uwarunkowania terenowe, położenie drogi w takim trawersie. Były do wykonania zarówno zakres drogowy, elementy konstrukcyjne, umocnienia drogi na styku z rzeką. Wykonaliśmy również modernizację mostu nad Wisłą, stąd też te koszty dość wysokie realizacyjne tego zadania. Drugim ważnym takim dla nas zadaniem długo oczekiwanym to była przebudowa ulicy Góreckiej w Skoczowie. Tutaj też udało się pozyskać bardzo fajne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i to była zasadniczo realizacja w całym 2020 roku, z czego rozpoczynaliśmy ją końcem 2019 roku. Procedury przetargowe były rozstrzygnięte i zawarta umowa końcem listopada 2019 roku. I trzecią dużą dla nas inwestycją drogową to była przebudowa ulicy Długiej w Haszlachu, blisko kilometr drogi. Tutaj dostaliśmy informację o dofinansowaniu dość późno, bo w kwietniu ubiegłego roku, stąd też, że tak powiem, troszeczkę później te procedury przetargowe rozpoczęte były i realizacja zadania ruszyła zasadniczo w drugiej połowie roku, ale udało się nam 23 grudnia odebrać to zadanie, zakończyć i rozliczyć z instytucją dofinansowującą. Oprócz tych zadań inwestycyjnych zrealizowaliśmy łącznie 9 zadań remontowych na blisko 4 miliony. To są tak zwane te nasze nakładki i to była ulica Górecka w Brennej, Bielska w Chybiu, Główna w Sikorzewie i Skoczowska w Dębowcu, ulica Grabowa w Goleszowie, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Landecka w Pierścu, Pawłowicka w Strumieniu, Tuwima w Kaczycach oraz fragment ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu, który był powierzony do realizacji miastu Ustroń. Czy jakaś inwestycja nie została zrealizowana, nie udało się zrealizować? Czy pandemia jakoś też wpłynęła na te wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe? W jakim stopniu ta pandemia odbijała się nam na pewnego rodzaju trudności realizacyjne, takie jak uzgadnianie pewnych kwestii technicznych z gestorami sieci. Tutaj był problem z kontaktowaniem się i czasami się nam te procedury przedłużały. Akurat nieprzekornie ulica Górecka była sprawniej przeprowadzona dzięki tej pandemii, ponieważ zakłady pracy, które tam były dość istotne, żeby nie odciąć ich od dojazdu, one akurat stały w tym czasie, czy też miały ograniczoną produkcję i to też pozwoliło nam sprawniej wykonać te prace w zakresie konstrukcji drogi, przebudowy tych dolnych warstw konstrukcyjnych. Sprawnie to przebiegło i wykonawca mógł przystąpić do zasadniczych robót drogowych. Czyli remont nie był tak uciążliwy, przynajmniej dla tych firm. Dokładnie, zdecydowanie tak. Tego się bardzo obawialiśmy. Wiemy, że to bardzo przemysłowa część miasta Skoczowa i tam właśnie ten dojazd nie mógł być w zupełności wyłączony, a ta sytuacja akurat nie początkiem ubiegłego roku wyjątkowo korzystnie przyczyniła się do przebiegu tej realizacji. Pani dyrektor, a jak to wygląda w tym roku? Jakie kwoty planujecie przeznaczyć na właśnie remonty, na te inwestycje drogowe? Jeśli chodzi o bieżący rok, to w pierwszej kolejności to jest zadanie, które udało się nam pozyskać dofinansowanie. W ubiegłym roku otrzymaliśmy informację, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 3 milionów złotych. To zadanie o kwocie około 6 milionów szacunkowej wartości i to jest przebudowa drogi powiatowej 26-27S, ulica Tuwima w Kaczycach i Korczaka w Kończycach Małych, odcinek o długości blisko 2-6 km. Końcem ubiegłego roku ogłosiliśmy procedurę przetargową.
Te ceny są dość korzystne teraz w tym przetargu. Trwa procedura właśnie związana z wyłonieniem wykonawcy robót i kolejno będziemy ogłaszać procedurę na nabór inspektora nadzoru. Myślę, że tutaj w lutym moglibyśmy już wykonawcy przekazywać plac budowy z zakładaną realizacją do końca listopada tego roku. Kolejne zadanie to przebudowa drogi powiatowej 2607S, ulica Cieszyńska w Bażanowicach. Tutaj mówimy o niedługim odcinku, 0,3 km, ale na pewno bardzo potrzebnym. W zeszłym roku, w sierpniu, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. To zadanie o wartości szacunkowej około 2 milionów złotych. I tutaj oczekujemy na potwierdzenie ewentualnie przyznanego dofinansowania zakładane na poziomie 50% wydatków kwalifikowanych. Mamy też deklarację gminy Goleszów o współfinansowaniu 20% wkładu własnego. I myślę, że w miesiącu lutym chcielibyśmy przygotować procedurę przetargową, żeby to zadanie zrealizować. Tutaj głównym celem jest przebudowa tego układu w zakresie wybudowania zatok autobusowych, aby wyeliminować zatrzymywanie się autobusów na ciągu głównym, wybudować chodniki, skomunikować je przejściem dla pieszych, żeby z tej strefy przemysłowej, która tam jest dość ruchliwa, dość sporo osób dojeżdża tam do pracy, żeby bezpiecznie się mogły te osoby przemieszczać do tych przystanków autobusowych. Kolejne zadanie to długo oczekiwana modernizacja ulicy Stalmacha w Skoczowie od ulicy Objazdowej do skrętu na Wiślicę, odcinek o długości około 0,6 km. Tutaj również w ubiegłym roku w sierpniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. To jest bardzo skomplikowane wielobranżowo zadanie, tam mamy sporo sieci do przebudowy. I tak naprawdę bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie tej realizacji, żeby zrealizować to w jednym sezonie budowlanym. Tutaj też ogłosiliśmy procedurę przetargową jeszcze końcem roku. Na dzień dzisiejszy mamy złożone oferty, one są dość korzystne, ale bez potwierdzenia współfinansowania zewnętrznego, żeby już rozstrzygać te procedury i rozpocząć zadanie, konieczne jest zwiększenie wkładu własnego zarówno ze strony tutaj powiatu, jak i deklarowanego wkładu własnego miasta Skoczowa. Myślę, że w najbliższych dniach powinny te decyzje tutaj zapaść zarówno ze strony zarządu powiatu, jak i władz miasta Skoczowa, abyśmy wiedzieli, czy możemy rozstrzygać te procedury przetargowe i przystępować do realizacji tego długo oczekiwanego zadania. Mamy też do wykonania i zaplanowane w budżecie naszym remont ostatniego odcinka ulicy Góreckiej, to jest ten tak zwany środkowy odcinek między torami. No tutaj sporo osób może zastanawia się, dlaczego to nie zostało wcześniej wykonane. Tutaj jest dość sporo trudności takich związanych z przejazdem kolejowym, z bliskością terenów zamkniętych i te uzgodnienia dotyczące wejścia na tereny kolejowe pochłonęły nam właśnie trochę czasu w ubiegłym roku i to była ta trudność covidowa, która nam uniemożliwiła przygotować to zadanie jeszcze w zeszłym roku i zrealizować je w zeszłym. Stąd też ten odcinek zaplanowano do zrealizowania w tym roku. To szacunkowy koszt blisko 800 tysięcy. I deklaracja tu jest również ze strony miasta Skoczowa współfinansowania w wysokości 50%. Kolejne plany to te zadania, tak zwane nasze nakładkowe remonty nawierzchni. Na dzień dzisiejszy w planie tych naszych zadań remontowych jest 7 odcinków. To jest kontynuacja drogi w Brennej, to jest ulica Górecka w Brennej i Breńska w Górkach Małych, 0,7 km. Kolejno ulica Szkolna w Dębowcu, około kilometra. Ulica Cieszyńska w Bażanowicach, to jest odcinek tutaj od granicy z miastem Cieszynem do skrzyżowania z ulicą Potoczki, 0,7 km. Ulica Haszlaska w Brzezówce od skrzyżowania z ulicą Dębową w kierunku Pogwizdowa. Kolejno gmina Skoczów, ulica Kowalska i Sobeckiego w Pierścu, blisko kilometr. Ulica Bielska w Zabłociu na odcinku od mostu na rzece Wiśle do budynku OSP, również kolejny kilometr. Oraz planowany do powierzenia miastu Ustronie remont ulicy Równica w Ustroniu, również na odcinku kilometra. Ponadto w ramach ostatniej korespondencji tutaj z miastem Cieszyn rozważane jest rozszerzenie planu tych remontów o dodatkowy odcinek na terenie miasta Cieszyna i wstępnie jest to planowany remont ulicy Wiślańskiej od tego tymczasowego mini ronda około też kilometra w kierunku na Bażanowice. Tutaj myślę, że w najbliższym czasie też decyzje w tym zakresie zapadną o rozszerzeniu tutaj planu tego naszego remontowego. To tyle, jeśli chodzi o rzeczową realizację.
Jeśli chodzi o ten rok, również planujemy przygotowanie kolejnych zadań na kolejne lata i to jest zlecenie dokumentacji projektowych i w tym roku chcemy rozpocząć tok projektowy dla przebudowy środkowego odcinka ulicy Bielskiej w Cieszynie. Wiemy, że jest to długo oczekiwane zadanie. Na pewno będzie trudne zarówno w tej fazie projektowej, jak i w fazie realizacyjnej. Mówimy o odcinku około kilometra od skrzyżowania z ulicą Stawową do przystanków Krasna Gruszka. W ramach zadania chcielibyśmy skupić się na przebudowie dwóch kluczowych tych skrzyżowań, ulica Stawowa i Bielska, bardzo niedogodna geometria skrzyżowania, dość duże spadki na podjeździe, dość sporo kolizji występujące w tym mieście i skrzyżowanie ulicy Bielskiej z Ślańską, które obecnie funkcjonuje jako rondo. Natomiast czy jest to docelowe rozwiązanie, to pokażą już tutaj opracowania projektowe. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie trwającej procedury przetargowej, którą również ogłosiliśmy jeszcze końcem zeszłego roku. Złożone zostały w przetargu 3 oferty, jednakże środki, które mamy zabezpieczone na ten cel, są niewystarczające. I temat ten został skierowany tutaj na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu. Niezbędne jest zwiększenie tych środków finansowych, aby możliwe było rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą. Ten tok projektowy, zakładamy jego przebieg w taki sposób, że pierwszy etap to będzie taka faza koncepcyjna. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w okresie do 10 tygodni od zawarcia tej umowy przedstawienia nam koncepcji projektowych zarówno dla jednego, jak i dla drugiego skrzyżowania. To będą po 2-3 koncepcje wariantowe z wyceną wskaźnikową, z analizą, które rozwiązanie inżynierskie będzie najbardziej adekwatne do tej sytuacji ruchowej występującej na tych poszczególnych skrzyżowaniach. Na tej podstawie wybrany zostanie do dalszego toku projektowego odpowiedni wariant. I kolejno cały tok projektowy zakładamy, że będzie trwał do przyszłego roku, do połowy przyszłego roku i kolejno chcielibyśmy wystąpić o decyzję realizacyjną, no i potem o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie ten przebieg tego toku projektowego. Wiemy, że sporo spraw administracyjnych w takim toku musi się wydarzyć, bo to oprócz tego zwykłego wywiadu branżowego, rozpoznania, jakie sieci występują, jakie trzeba przebudować, jakie kolidują, w odniesieniu do przyjmowanych rozwiązań projektowych, to również te uwarunkowania, właśnie trudności czy uzgodnień z Wodami Polskimi, te procedury administracyjne są bardzo czasochłonne, czy też samo przeprowadzenie postępowania środowiskowego, oddziaływania na środowisko, ta inwestycja będzie miała kilometr, ale prawdopodobnie nieco przekroczy, a zatem będzie wymagała przeprowadzenia właśnie tej procedury środowiskowej i to też są kolejne 4 miesiące, które są niezbędne na przeprowadzenie tego czasu. Chcielibyśmy również w toku projektowym przeprowadzić konsultacje społeczne. Pytanie, czy uda się nam je zrobić w takiej formie, jakiej do tej pory, żeśmy to przeprowadzali, czy sytuacja sanitarno-epidemiologiczna na to pozwoli. Jeżeli nie, to myślę, że w jakiejś formie poprzez udostępnienie planowanych rozwiązań projektowych na stronie internetowej przedstawilibyśmy takie rozwiązania, czy też jakąś prezentację sporządzoną przez biuro projektowe i zainteresowane strony będą się mogły wypowiedzieć, złożyć swoje wnioski, opinie, uwagi. Na pewno się do tych wszystkich uwag ustosunkujemy, no i przystąpimy do zasadniczych prac projektowych, uzgodnieniowych. Konsultacje, jeżeli by były, to kiedy? Wydaje się, że takim najlepszym momentem jest po tej wstępnym wyborze tej fazy koncepcyjnej, ale kiedy ten tok projektowy jeszcze nie będzie zaawansowany. Być może jednak uwagi ze środowiska będą na tyle istotne, że trzeba będzie wybrać inny wariant niż ten, który tutaj powiedzmy nam się będzie wydawał najbardziej adekwatny. Na pewno w toku projektowym, jako że miasto Cieszyn jest naszym partnerem współfinansowującym to zadanie, na pewno będzie uczestniczyło w tak zwanych radach projektowych. Tak też przeprowadzamy każdy tok projektowy. Co miesiąc staramy się spotykać na takich cyklicznych spotkaniach, takich radach projektowych, gdzie omawiamy, jakie jest zaawansowanie prac projektowych, jakie trudności występują, co dalszego jest do wykonania. I myślę, że to jest fajna kontrola, jak również na bieżąco można od razu reagować na wszelkiego rodzaju problemy, aby uniknąć w fazie końcowej jakiegoś nawarstwienia spraw do rozwiązania tuż przed występowaniem o decyzję realizacyjną. Ja wiem, że jeszcze jest wiele niewiadomych, ale kiedy możemy liczyć na to, że to rondo tymczasowe już nie będzie tymczasowe?
zaczną się tam jakieś prace? Tak realnie patrząc, uwzględniając zaplanowany ten tok projektowy, to na pewno te najbliższe dwa lata to musimy się skupić na oprojektowaniu i uzyskaniu decyzji realizacyjnej, a zatem najwcześniej 2023 rok to jest taki rok, kiedy mogłoby tam ruszyć jakieś prace budowlane. Mam nadzieję, że tak się stanie. Oprócz przebudowy ulicy Bielskiej w Cieszynie zabezpieczone są w budżecie również środki na oprojektowanie ulicy Słowiczej w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Halera. Kolejno rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w Drogomyślu w ciągu drogi powiatowej 26-27S. Tutaj z uwagi na zły stan techniczny tego obiektu konieczne jest zaprojektowanie rozbiórki istniejącego i budowy nowego obiektu. Na to zadanie udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Mamy potwierdzone 5 milionów dofinansowania przy zakładanej kosztach tego zadania blisko 7 milionów. Zatem ten rok to upłynie nam pod znakiem projektowania i kolejny chcielibyśmy zrealizować tą rzeczową realizację. Kolejne dokumentacje do oprojektowania to przebudowa skrzyżowania dróg w centrum Pogwizdowa, to droga powiatowa ulica Katowicka oraz ulica Cieszyńska. I kolejne to już obiekty mostowe, przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Dziechcinka w Wiśle oraz przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2607S w Kończycach Małych, jeden obiekt nad rzeką Piotrówką i drugi obiekt nad torami kolejowymi. Cały ten rok myślę, że pod znakiem tym projektowym nam dość tutaj upłynie. Aczkolwiek to jest bardzo ważne, bo od czegoś trzeba zacząć. Oczywiście będzie to ten moment przygotowania, żeby w kolejnych latach móc przystąpić do tych rzeczowych realizacji. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.